i to już zapewni mu kryształową kulę w tym sezonie, bo będzie od co najmniej o 26 punktów lepszy od Kamila Stocha. Zatem popatrzmy, czy po tym skoku Ryoji Kobayashi już będzie mógł świętować zdobycie tej kryształowej kuli. 16 razy na podium, wszystkie te przypadki miały miejsce w tym sezonie. 11 razy wygrywał, raz był drugi, czterokrotnie na najniższym stopniu podium stał 22-latek z Japonii. Hideharu Miyahira czeka na zielone światło, jest zielone, jest sygnał od trenera. No i spójrzmy, jak Ryoji Kobayashi poradzi sobie w tych warunkach wiecznych. Delikatny wiatr z tyłu. Wysoko wyszedł z progu, wysoko obrał tą parabolę. No i to był dobry skok. W okolicach zielonej linii ląduje Japończyk. Czy to wystarczy, aby wyprzedzić Petera Prewca? Słoweniec cały czas liderem, 126 metrów, czyli dokładnie tyle, ile wskazywał komputer. Potrzebuje Kobayashi, aby objąć prowadzenie, ale musimy jeszcze poczekać. 0,3 metra na sekundę jednak pod narty. W tej chwili pokazuje ten uśredniony wskaźnik. Będzie miał odjęte niespełna 3 punkty, dodane 3,2 za obniżony rozbieg. Hideharu Miyahira oczywiście zadowolony. No bo Ryoji Kobayashi walczy nie tylko o kryształową kulę, ale także o wygraną w Rouer. Tu na razie jeszcze nie jest pierwszy, jest trzeci. A zatem nie będzie jeszcze...